Jusiuneczko, witam bardzo serdecznie na kolejnej arenie i dzisiaj zagramy szamanem, bo wygrał w ankiecie. Ale tak kątem oka patrzyłem, czy trafiam myszką. Grzmotnica. Po zagraniu karty z przymierzeniem przyzwij dwie iskry na jeden ze zrywem. Żywiołak, umiejętność 3-5 za 4, wydaje się być spoko. Tego nie lubię, bo ginie od kreatur 4-4 albo 3-5 i jest to dokładnie łatwo do wytradowania. Tego nie lubię, bo to takie... A grzmotnica wydaje się być spoko. To jest ok, 3-3 za 3 plus kilo może być. Przeklęty drań jest też spoko, fajnie się sprawdza. To jest ok, ale raczej jak mamy żywiołaki, mamy jednego, więc nie będziemy tego brać. Nie wiem, wezmę tego. To nie jest zła karta, więc może być. Mrużlok. Nie jest najgorszy. Nekrotyczny fantom, sytuacyjna karta, ale jak siądzie, to jest bardzo dobrze. No i ten, jeżeli mamy smoka, jest super, jeżeli nie mamy smoka, to 4-4, bestia za 4. Wszystkie karty ok. Wezmę chyba fantoma. On jak siądzie, to jest naprawdę mega fajnie. Plus możemy z tym i raczej z tym połączyć. Wyrzutnik rakiet. Na koniec twojej tury zada jeden obrażenie wszystkim pozostałym postaciom. Wątpię. To jest normalnym early game'em i to jest fajnym late game'em, którego dosyć lubię. Ale pójdę głosem, znaczy za głosem rozsądku i wezmę sobie early game, żeby mieć early game. Early game, znaczy no, tam druga tura, trzecia tura. To odrzucimy, bo to niby jest spoko i tak dalej, ale nie. To jest okej, to jest okej. Wezmę osę. Znaczy, fajnie byłoby mieć drugoturowe dropy, ale osa też jest spoko. A drugoturowy dropy jeszcze mogą wpaść, bo to dopiero piąta karta, więc weźmiemy osę. Smokobójczy nie jest fajna, fakt faktem trzeba wyczekać, aż będzie smok, ale jak siądzie w smoka takiego za 6 man na przykład, to jest bombastycznie. To jest takie sobie, no daje kartę nam przeciwnikowi, więc się w sumie zżaruje i to jest prowokacja. 2-4, no 2 ataku trochę mało. Ja tam wolę smokobójczy nie. Łuskor jest ok z buffami do ataku, buffów do ataku nie mamy. To jest fajne, no na szamanie nawet bardziej fajne, bo mamy totemy. Może wejść naprawdę gruba kreatura. Problem tego jest taki, że jak mamy pusty stół, to nie wrzucimy niczego ciekawego. A tutaj mamy buffy do dwóch kreatur, które mogą pomóc nam wytradować jakieś tam kreatury, tak żeby nasze przyszły. Weźmiemy to. Bardziej to preferuję. To i wódz działają przy stole, znaczy przy tym jak mamy stół, a to tam jakimś kombatrykiem jest. Tutaj bierzemy dwójkę, potrzebujemy dwójek, jako i tabulu też mógłby być, ale wolę dwójkę, bo potrzebuję dwójek. Ukrycie boska tarcza. No to byłoby spoko, gdybym miał jakieś dopałki do ataku. Dopałek brak, więc raczej useless. Więc mamy 4-4 za 4 z ukryciem mecha i z 3-3 demona dobierz kartę. Wolę chyba tego z ukryciem. On pozwala... jego możemy rzucić na stół, na którym przeciwnik ma kreatury i coś wytradować na następnej turze, to jest fajne. Żywioła ziemi jest spoko, aczkolwiek on jest drogi. On niby kosztuje 5 many, ale jeszcze plus 3 przeciążenia to nie jest takie tanie, jakby się wydawało. Fakt faktem w piątej turze może być mega dobre, ale jak przeciwnik zagra to w removal, to nie jest takie fajne. Wulkan to obszarówka, no i to jest fajna bajera, ale chyba wolę jednego obszarówkę. Pomoc wrócić do gry, jak będziemy w sytuacji podbramkowej. 3 trójki. 2-4 plus heal, 2-4 z potencjalną boską tarczą i prowokacją, 3-1 z boską tarczą. No to jest najłatwiejsze do zabicia, więc weźmiemy tego, tak myślę. Moim zdaniem najlepsze z tego wszystkiego. Jeden Bloodlust na finisza dobry. W deczku może być. Dyskobot no raczej średnio. Tym bardziej, że mechów to ja za bardzo nie mam. No mam jednego. No i to taka popierdółka. Wezmę Bloodlusta jako taka opcja na lethal. Żaba dająca losowy spell. Raczej nie bardzo. Dwie trójki. Łatwy wybór. Smokobójczy nie jest imba. No to jest moim zdaniem średnie. To jest nawet ok, removal, tam 2 damage'u zawsze możemy jakąś kreaturę zabić albo dobić. Ale za 5, 4 na 7 z ewentualną prowokacją bestia też jest bardzo dobrą kartą. Kolejna grzbotnica, którą już piknąłem, removal na coś większego i kreatura 4-4 za 3. Weźmiemy removal. Nie mamy za dużo removalu, a removal zawsze w cenie. Więc będzie i on. Whatever. No raczej młotek, no wiewiórka nie jest jakaś super, a młotek to zawsze młotek. Nawet porządny. Ten młotek imo dosyć słaby, bo nie ma aż tak dużo kreatur, które mają 2 ataku, żeby coś takiego pikować. To jest ok, ale wolę waszych grzyba. 4-4 z healem, jak najbardziej spoko. No, tych już było. Adepta bierzemy. Błyskawica kontra szalony bombiarz. Ogólnie wolę remove, ale czy też mamy remove, i to jest fajne czasem w drugiej turze. Weźmiemy to jako wariata. Potrzebujemy drugoturowych dropów. No, chociaż błyskawica, nie wiem, może być lepsza. Tak naprawdę. Może błyskawica. Nie, dobra, wezmę tego. Ja go nawet lubię tak trochę. Skrycie, bo skrycie, ale lubię. Kościany smokowiec, fajna opcja, duża kreatura za 6 many plus druga kreatura zazwyczaj duża.
Chichocząca laborantka jest ok, żeby przeżyć, ale nie ok, żeby dbać o stół, bo ona nie za wiele traduje. No i ten jest sytuacyjny, ale też jest ok. Ale weźmiemy sobie smokowca, bo imo jest najlepszy. 2-2 plus draw losowego żywiołaka, to nic specjalnego. To jest ok i Feniks jest ok. Ale wezmę Feniksa chyba. Albo tego wezmę. Ten poisonu też robi robotę. Dobra, weźmy jego. To jest słabe, takich już mam za dużo, Grzybomanta, buffy, 6-6 za 5 many, combat triki, imba opcja. Darłoczny szlam jest ok, trójeczka, 3-3 z niszczeniem broni, freeze też może być, tutaj żywiołaków. No nie mam zbyt wielu, no nie, no to odpada, weźmiemy tego wariata. A obrońca Argusa jest ok, bryzgająca fala removal z healem jest, no tak, asę raczej. Żarłoczny sześcian, no niby ok, aczkolwiek na arenie, no nie wiem, czy aż takie dobre. Tym bardziej, że nie za bardzo mam co zjadać, żebym takiego zjadł. Albo takiego. No dobra, weźmy ten sześcian. No i jakieś dwójeczki poproszę, no nie do końca takie. Agonia, przygwizd i 3 mikroboty, magnetyzm, ale nie mam mechów. Gdybym miał mechy, to można by to piknąć, no ale niestety mechów nie mamy. Mam jednego wiewiórkę, trochę za mało. Wezmę tę dwójkę, kombi się z totemami, jest dwójką, a potrzebujemy dwójek. Zadaj jeden punkt obrażeń wszystkim stronnikom. Mie. Dobierz dwa murloki, daj przeciwnikowi opis agonia, daj stronnikowi przywrót tego stronnika na pole bitwy. Wezmę tą obszarówkę, może się do czego przyda. No tutaj mamy sam krab, weźmiemy orczycę. Removal na większe kreatury, kontra dwie beznadziejne jedynki. No, myślę, że removal. Na bank, raz, dwa, trzy, cztery. Aha, czyli błyskawica albo bombiarz. No dobra, pójdę w tego bombiarza. Będę tego żałował, jestem pewien. Burza z piorunami obszaróweczka jest imbasyczna. Dobra, no deczek mamy niestety słaby, więc jakiegoś dobrego wyniku pewnie nie zrobimy. Ale i tak lecimy i walczymy. Nie ma co się poddawać na starcie. Tutaj wyrzucimy to i wyrzucimy to. Zostawimy 2 i 3. No to zróbmy tak. Skoro mamy 2, 2, 3... Agresja. Agresja od samego początku świata, nawet można powiedzieć. Uzyskasz nieoczekiwaną pomoc. Nieoczekiwaną pomoc. No dobra, niech będzie, zrobimy tak. Przecież nie lubię takich zagrań. No ale cóż poradzić, jak ma 3-4. Ten zaklinacz czasem robi gierki. Wiesz co, czasem to robi nawet dzik szablozębny gierki, ale co z tego? Karty mają robić coś zawsze, a nie czasem. Bez to temu, żeby ten na pewno miał 3 ataku. No nie jest zbyt kolorowo. Na łazarskim rejonie. Czasem bywa chilloutowo, a czasem bywa tak jak teraz. Miset atak. A faktycznie, Boże. Czemu bez ataku? Że miał 28 życia, bo to jest lepsza liczba do zbicia do zera. Zacnę myłe laptorki.
No, let's try. No, nie bardzo. No to do dupy. Dobra. Serio? Naprawdę to wali w moje? Co tu robić? Co tu robić? Moje oczy są otwarte. Ja pierdykam, zagrałem to specjalnie po to, żeby ocalić tego berserkera, po czym... O Boże, no nie myślałem, że to jest takie badziewne. My fucking god. Się obudził. Kurde, nie wiedziałem, że ta karta tak działa. Myślałem, że ona wali tylko w przeciwne kreatury. Twa magia cię nie uratuje. Jasne. Nagrywam sobie kostkę, dostaję silencer. Wypas. To nie po prostu osom. Nie, no i tak tego zabija. Cokolwiek by nie wypadło. Tu, 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 tu. Troszkę to do bani. Niestety, moi kochani. Pan Mamut. To chyba nie jest granie w Hearthstone na najwyższym poziomie, takie mam wrażonko. Takie mam leciutkie obawy, że to chyba nie do końca tak powinno wyglądać. Ale nic nie mówiłem. Pan Smokulec. No okej, na smoka akurat ma fajną odpowiedź. Na dwa smoki trochę gorzej. Teraz tak, zagram to, dostanę obszarówkę. Bo zagram totem. To sobie zostawię, bo on sam jakiegoś gigantycznego smoka może dostać. Tak akurat się przyda, no ale ta gra to raczej już przegrana jest. Te moje super piki, no niestety się chyba nie sprawdzają najlepiej. O, wypas. Infinity Loop. Cześć, paluch. Co myślę o tym pomogło jako tek do wbicia legendy? Jak tylko wygrywasz nim więcej niż przegrywasz, jak najbardziej jestem za.
Aha. Sprowadzę na ciebie zagładę. No dobra, gramy Olina. Jak ma Flame Strike'a, jak albo jakiś inny obszarowy czar, to elo. Cześć Janek, cześć Einower. Czyżby 0-3 się szykowało? Tak, po pierwsze grze można ocenić, jak pójdą dwie kolejne. Potrzebuję klucza? Nie, chyba nie. Wczoraj potrzebowałem, ale dostałem, więc dzisiaj już nie potrzebuję. Dobra. Jak szczerze powiedziawszy, to myślałem, że to będzie ten. Myślałem, że to będzie Vaporize. Wow, panie, GG! Morgum kontra troll. No patrzcie. Dobra, wszystko out. Wilkor jako drugoturowy drop mi się nie podoba, więc wrzucimy jego. A reszta kart jest po prostu za drogich. No, z drugiej strony może lepiej mieć Wilkora niż go nie mieć. Kto wie. Cześć, Edgepof. Gotowe. No, i Wilkor wrócił. No to go totem. No to go przeciwnik. Pyłować ten legendarny spell do szamana. No jak chcesz, to pyłuj, no jeżeli uważasz, że nie będziesz nim grał. To myślę, że nie stoi to tutaj nic na przeszkodzie, żeby go spyłować. Co tu robić? Zajumam to sobie, dobra? Okej. Okay. Jeżeli chodzi o próbowanie legend, to nagrałem poradniczek na YouTubie. Tam o tym mówię. Polecam sobie obejrzeć. Ale tak ogólnie, jeżeli uważacie, że jakaś karta nie będzie grana, to możecie ją spróbować. To jest logiczne, wiadomo. Natomiast niestety moja umiejętność wróżenia z fusów no jest ograniczona, bo no wiecie, no nie wiem, czy będzie grana, czy nie będzie grana. No i decyzji za was podejmować nie zamierzam. Chcąc, nie chcąc, to muszę tak podejść do sprawy, do tematu. No bo każdy ma swój rozumek i każdy podejmuje decyzję samemu. A ja za ludzi decyzji nie podejmuję, bo nie lubię. Bo później ludzie mówią, ale Mateusz, bo ty mi kazałeś to spyłować. Kazałeś mi to spyłować, a to jest grane. Ja jestem teraz zły na... Nie. Tak się bawić nie będziemy.
No dobra, dziabnę to też. Też trochę mnie to chyba będzie kosztować. That is not good. To się szanuje. Dobre RNG zawsze w dobrej cenie. Jak sobie myślę. Ciemność wszystko zgasi. Jedenaście, 15, 19. I tak nie widzę Litala. Dobra, graj. Graj se ziom. Oh well. Chcesz coś wysadzić? No nie, zbyt dobrze. Okej. Jakie jest moje przeznaczenie? Twoim przeznaczeniem jest umrzeć w bólach i w cierpieniu. Jednak trochę się cykam i wyleczę sam siebie. A nie kreatury jak zazwyczaj. Szaman to szaman. Coś mu odwali i będzie lipa. Czy można prosić muzykę? No mogę włączyć, ale muzyka będzie się mieszała z muzyką z Hearthstone'a, więc... Nie wiem, czy to ma sens. Ale proszę. Dobra, no mam Little, nie będę szalał. Nie będziemy szaleć. Ale z ciebie, kurde, trup. O panie. Dobre role. No nie wpadła prowokacja, niestety ziom.
Stoję przed mechakaktusem. Dobra, no zostawimy to, no nie będę szukał na siłę dwójek. Może wpadnie po prostu. Czy ja tego nie wyrzuciłem? Mamy trójkę, mamy czwórkę, jest i dwójka. Teraz skojnuj stary jakieś tam, nie wiem, to jest jedynką życia. Będzie bomba. No prawie. A w sumie też może być. Prawie trafił, no ale nie ma tragedii. A zagram ją. Ona w sumie za friko zabija tą 2-1. Muzyka ze Spotify. A fajnie mieć krótkie włosy. Podoba mi się to. Chodźcie do mnie, ptaszki. Nie przejdziesz. Oślizgły jaszczurze. No, byłbym nie sobą, gdybym nie spróbował. Taunt? No nie. A, może być. Demoniczny ogień. Ten żywiołak tak trochę... No dobrze, no to zrobimy sobie tak. No i tak. Nic więcej nie wymyślam. Niestety. Ile jeszcze to będzie trwało? Ile jeszcze to będzie trwało? Nie ma sensu to zagranie, ale nic innego nie wymyśliłem. Stobiców od benzena i nuteczka. Dziękuję bardzo serdecznie. O Boże. Legend never die. A, to tu. Czy to jest na Spotify? Jest. Proszę, w takim razie leci. No i co ty wymyśliłeś? Mortal Coin, okej. Litości! No nie wygląda to najlepiej. Nie ukrywam, że tak trochę mech. Super. Zadaj. Jaki ten spell jest do dupy? Ja byłem pęzu, to zadaję jeden przeciwnym kreaturom, tylko a nie moim też. Tu.
Proszę, jak się obrócisz. Zabiję to, no bo ta karta jest totalnie martwa na ręce. Pykniemy też tego drugiego mietka. Wisienki. No i chyba będzie Hilek. Ojej, czu, no niestety, no ja nie mam kart, on ma 5 kart plus Hero Power, no to wygranie tego to chyba raczej jedynie granie się cudem. Ojej. Ta. Bloodlust 5 plus Bloodlust 5. Boże, ciężka matematyka. 5, 9, 14, 16. No z tym, że to mi nic nie daje. Proszę, mogę sobie zagrać tego i chociaż wytradować tego. Ile daje mi to coś? No jedynie jakbym Doomhammera stopdeckował. A z drugiej strony co mogę zrobić? Wytradzić tego? Gówno. Nie wiem, no jolo. Może jakiś top deck Doomhammera nie zginę. Raczej innej okazji nie będzie. No jeszcze. Legendarne bronie są na arenie? Jeszcze jest opcja na wulkan zawsze. To nie wygląda jak wulkan. Tego stronnika będzie pożyte. Prawdopodobnie. Teraz już nawet wulkan nic nie daje. 13, 14, 14 plus 5. 19. Przepraszam. To ja gram arenę czy nie? Mam wrażenie, że to chyba jest Constructed. 10, 17, no mam 4 życia. Ja no. Jeszcze powiedzcie mi, że to jest Void Lord. Tak z czystej ciekawości, Void Lord? Żart. O, będziemy walczyć z Honorem. Dobra, zostawimy 2 i 3. Lampaścik. Okej, Knight. Dziękuweczka. No, go to tam. Pan Grzyb.
No, przydatne i to nawet bardzo. Tak sobie myślę. I co wymyśliłeś? Rzucam tajemne pociski! Wstrzymam się od komentarza. Okej. Brak zasilania. Czekam na rozkaz. No, że zrobimy sobie tak. Na jedno spoko. Poko loko. Pozbądźmy się tego w cholerę, o przecież. Przecież można zwariować. Czy po arenie będzie jeszcze ladder? A jeżeli arena nie będzie trwać do 1:30, to tak. Jak arena będzie trwać do 1:30, to nie. No, skroju mek, skroju mate. Nie będę tradeował, jak i tak zostaje jakaś kreatura na stole. Jakim deckiem najlepiej ci się grało? Ze wszystkich decków, jakimi grałem w Hearthstone, na których będzie tak gdzieś ponad pewnie, nie wiem, 300-400? To najfajniej, wiesz co, mi się grało Malego z Rogiem. That's suck. Ciemność, wszystko jaś. No dobra. Nie ma... Nie, może to by coś dodać, tylko musi spadać rzucić. Czy ogrywałem Wiedźmina na 3? Oczywiście. Że tok. Dawaj to te miksa. To jeden karta, którą ci się najlepiej rzucało. Brenner w Nowy Inżynier. O, wyczuwam, że nadchodzi.
Mam ciary. Tak sobie myślę. Okay. Pion H z nieba. Enedue Figarabe. Dobra, dorzucę tego Mirka pod tego Bloodlusta. 3 plus 9, 12, 27. Zrobiłeś w końcu tą trzecią postać w Shelterze? Nie zrobiłem. No, tak jak mówiłem, no w czwartek będę kminił. Czy mnie stać, czy mnie nie stać, czy mogę, czy nie mogę. Z którą przygodą w HS masz najlepsze wspomnienia? Z Blackrock Mountain. Oto ja, śmierć! Co my tu mamy? No mamy dwójkę, no to zostawimy dwójkę, a resztę wyrzucimy. No i graj, wariacie. No i... no lecą bomby. Lecą bomby? No lecą, bo nie chcemy skipować tury. Jak on niczego nie zagrał, to co on? Nie zagra raczej czegoś małego. Flame Imp za dwa many. Two mana Flame Imp. Okej, okay, spoko. Czy. Szybka podmianka, szybka wymianka. Technicznie rzecz biorąc, protosi i terenie też muszą na to brzydactwo patrzeć. No tak, ale jak grasz terenami i ciągle trafiasz na protosów albo na teren, to nie patrzysz na overlorda, bo go nie ma. To bardzo zaawansowana logika strategiczna. No nie dobrze. No ja mogę powiedzieć, że mi się to podobało. Oglądałeś Ricka i Mortiego? Jeżeli tak, to ci się spodobało. Nie, nie oglądałem i nie podoba mi się nawet bez oglądania. Czuję krew. Mamy wiele tajemnic. We have many secrets. Okej. Okay. Jedna wiewiórka spalona fireblastem. Ankara to chyba w takim wieku, że jedyne bajki jakie by oglądał, to te ze swoim potomkiem. A przecież Ricky Morty i tym podobne to chyba są kierowane do osób starszych, a nie do najmłodszych. Nie wiem, ale do mnie nie przemawia ani Family Guy, ani South Park ostatnio, ani ten Ricky Morty. Nie wiem, po prostu jak to widzę, to czuję taki blemarz na ryju i zażenowanie i w ogóle chęć powieszenia się najlepiej. Nie wiem, może faktycznie za stary jestem orsą. Ale po prostu... Ble i jeszcze raz ble. Obejrzałbym sobie, nie wiem, Spidermana starego, na przykład, o. Czekaj, już myślę. To jeszcze trochę poczekamy! Taki żarcik. Śmieszne, prawda? Hmm.
co tak, to propaganda amerykańska i tyle. Znaczy kiedyś jak byłem młodszy, to ja to oglądałem, ale teraz to jak na to patrzę, to mówię nie, no serio, strata czasu i życia. Panie Galaretko, co za odgłosy. O, Wojny Klonów też były bombowe. Nawet wychodzi siódmy sezon. Tego co czytałem. Ty nic nie zrobisz, że nie ma bata. Do dupy ta sytuacja troszkę. O, X-Meni też byli spoko. To były animowane bajki. A teraz te animowane bajki udają poważne seriale, tylko z głupkowatym humorem. Powiedział stary człowiek łysy w okularach. Gruby i brzydki. Ostatnio czytam, że jakaś ta blaska na Facebooku napisała coś tam o tym, żeby tam faceci trzymali się swojego poziomu i do niej nie podchodzili. I opisała ich jako starych, łysiejących, niskich, grubaskach okularach. Tak patrzę w lusterko i mówię: Boże, dzięki, że jestem wysoki. To nie o mnie. Ale cztery. Kapota. Czy ja mogę to zabić? Jedna kreatura to w Divine Shield, tak mogę, to super. Ciekawe, najlepszym niszczycielem Divine Shielda jest Osa, no zajebiście. To jest panie. Może być jakiś healek, o jest healek, imba. Czy znam może jakiś dobry thriller? Leśnienie, bardzo dobry. Polecam z całego serducha. Nareszcie, godny You gonna die. Motherfucker. Następny wjeżdża to. Czy ja chcę zagrywać to? To jest so... A nie, chwilę. O, dobra. To chcę! Tak, teraz to spoko. Oglądasz może The Others? Nie. Teraz się będę brał za to, tylko odcinek nie ucieknie. Matty będzie koło drugiej pewnie kończył. A, okej. Okay. To nie do mnie, tak próbuję zrozumieć, tak nie wychodzi. Nienawidzę cię. Świeczunia, kończunia. Water elemental. No niby nie najgorsze to. O, Kawusia, dziękuję ci, kochasiu, siu. Kawa najwyższej jakości prosto z drzew bananowca. Hodowanego w Urugwaju. Ogarniałem sobie HS Replay. Czyżby już się meta klarowała? No powiedzmy. Nie ma ani jednego deku? Nie mam, aha, chciałbym, ale nie mam pyłu, aby go wydać. Myślisz, że można mieć jedno zrobienie deków? Nie no, można mieć jedno, jak się wie co robi przede wszystkim. To jest nieodłączny wymóg robienia deków, żeby wiedzieć co robi się. To jak najbardziej można. Oczywiście.
czyszczę duszę umarłych. Na mój widok! No, wbita w mordę, no. Najwyżej umrę od Frostbolta i Fireballa. Myślałem nad zalogiem, do którego brakuje tylko tego legendarnego spela lub nad jakimś kublokiem. Kubloka to tak bym się nie rozpędzał. Zalog pewnie będzie tier 2 przez cały dodatek. Raczej wątpię, żeby był tier 1, mimo irytującej opcji wystawienia 300 kreatur w pierwszej turze. Miracle to nie wiem, nie widziałem ani nie grałem za bardzo. A Q-Block to wydaje się być taki raczej... Nie. No. Dobra, mamy Bloodlust'a, to pójdziemy raczej w kontrolę stołu, może to z tego pyknie. Szkoda, że tutaj grzmoto to nie burzą co... Okej, GG. Co? Dobranoc, kotku. No raczej GG, no. Nie wiem, co by się tu musiało stać. Ja nie wiem, co by się tu stać musiało. Druid wydaje się najmocniejszą klasą w dodatku, ale jego deki są cholernie drogie. Ale nie ma jakiegoś wielkiego sensu na szukanie najlepszego deku w dodatku. No, okej, okay, wydaje się, no ale to się może zmienić wszystko, to raz. Dwa, no trzeba też patrzeć na swoje prewki i raczej szukać takiego deku, którym ci będzie dobrze grało, a nie za wszelką cenę składać jakiś najlepszy dek według statystyk czy czegoś tam. Nie wiem, no Malygo z Druid, którym być może dzisiaj pogramy, zobaczymy jeszcze. Nie, pogramy na pewno. Chyba, że przez następne dwie godziny będę grał arenę, ale to mało prawdopodobne. Wydaje się być spoko, jakieś tam Big Tant, Round, Druidy i tak dalej. No ale to też nie jest tak, że one zawsze będą super, hiper dobre, nie? No, nie wiem, no ja bym szukał dobrego deku, ogólnie dobrego. Niekoniecznie najlepszego, tylko po prostu dobrego. Który jest dobry i który mi się podoba. A nie, ten najlepszy to nie kraftuje. Ale to takie moje zjebane zdanie, więc możecie nie słuchać. Aha, no tak, to fajnie, że powiedziałem. To, tak, przepraszam, mój błąd. Lub. No, zagrajmy tego. So sweetie. Co to teraz leci? W sensie piosenka? No wykrzyknik song. Ja tego na innym słyszę. Czemu ty się mnie pytasz? O,
oślizgłe jaszczu. Podpowiedziałbyś, jaki deck mogę zrobić dla tej legendy Warlocka? Żaden. Czy możesz zrobić deck na przykład niedziałający, słaby, gówniany, krapowaty albo bez sensu, to tak, możesz, ale jeżeli chcesz stworzyć coś, co ma mieć sens, to ta legenda się do tego nie nadaje. Więc serdecznie odradzam, bo ta legenda się do niczego nie nadaje. Really? Really, mate? Okay, let's try. No prawie. Siema Mateusz, Wajche Przełów. Siema Akarin, Wese, Apap. Boom. Nice. Okej, okay, no myślę, że możemy wrzucić wszystkie karty. Dwa, trzy, może być. Graj, chodź pan. Witaj. No siema. Drogi Wasili. A, no zagrajmy tego. To Murloc. Nie mam Murloca innego. W deku raczej. Ale to i tak bardziej sensowne. Wychodzę, nie lubię sucharów. Tylko się nie zgub po drodze do wyjścia! Czy jestem wierzący? Nie gadam o religii na streamie. Kawa plus zimna woda potrafią uczynić cuda, zrobić w sensie. Uwielbiam omlety. Uwielbiam omredy. No zróbmy tak. To wydaje się być cool pomysłem. Wierzysz w skilla w Hearthstone'ie? Nie, uważam, że Hearthstone polega na szczęściu. Wygrywa ten, kto ma więcej szczęścia. Zawsze, w każdej grze. Okej. Klik, 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 klik. A wierzysz w płaskość naszej planety? Tak, w to wierzę. To jest chyba logiczne. Nie wiem, jak można wierzyć, że Ziemia jest okrągła. Trochę za dużo tych kreatur na stole. Jak samo poczucie? Very good, very well. Bla, dla stop decku! Bla, dla stop decku! Ta, 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 da, da, da. A zaryzykuję. Dobiorę trójkę. Mam dużo trójek, dobiorę trójkę na trzecią, które i będzie ok. Oh yeah. No, póki co dobrałem piątkę na piątą. Ale spoko, jeszcze dwa drowy. Jeszcze jeden draw. Damy radę.
Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem na dwadzieścia, siedem dwudziestych piątych. Czyli jakieś 28%. Wolisz hordę czy sojusz w WoWie? Wolę hordem. Bum! I trójeczka. No prawie. Ale i tak zagrałem, bo nie mam co zrobić. Czemu masz takie stare zdjęcie na YouTubie i Twitchu? Bo przygotowuję się do zrobienia nowego. Może w końcu mi się uda. Kto wie. Nie będzie. Dołącz lub zgiń. O! A nie, to aż tak nie boli. Doom Homer. No raczej Litala w najbliższych turach nie przewiduje, więc nie będziemy korzystać. Nie, dzisiaj WoWa nie będzie. Mógłbyś mi wytłumaczyć, jak to jest. Co chwilę mówi, że ciężko z pieniędzmi, że... Powiedz sobie sam, stary, bo... No zabijemy to... I to tyle. W życiu nie wezmę kredytu, ziomuś. No tak trochę opłakanie ten stół wygląda. No dobra, no to trade, no to trade. No to trade, no to piącha, no to graj. Czym będę grać rankedy? Myślę o Malego z druidzie. Tyle możliwości. Poison. Trochę lepton. Trochę lepton. Na Litala to liczyć raczej nie mam co. Wjechać w tego dwa razy, no tak średnio. Graj. Pamiętasz, jak przed wyjściem Angoro pokazywałeś mapę z WoWa i wychodziło na to, że z kolejnych, że z lokalizacji kolejnych dodatków można było narysować linię prostą. Jak to się... Jeżeli tak, to czy sprawdzałeś, jak bardzo ta tendencja się utrzymuje? Ja w ogóle się nie utrzymuje. Ani troszkę. Let's try Darino.
Jest jakaś dobra wersja Marego z druida z tym flopem bez tego Badyla. Nie. Ogólnie rodzice powiedzieli, że jak kiedyś nawet chwilówkę pożyczę, to mnie wydziedziczą. Ogólnie branie kredytów ja osobiście uważam za niezbyt rozważne pomysły. Znaczy wiadomo, że no tam kredyt hipoteczny to trochę inna sytuacja, ale ja jestem wielkim przeciwnikiem kredytów. Bardzo łatwo doprowadzić się do niezbyt dobrego stanu. Piszczy. Może być. Pakiecik. No tak, se. Cześć, snajper.